Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, a to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy! A dzisiaj zaczniemy przekornie od razu od przeglądu ceramiki, czyli co ciekawego ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu poprosimy o odkurzenie podium, wypucowanie, przejechanie mopem. Tam wszystko musi błyszczeć, bo ten dzban jest wyjątkowy. Jerzy Wrębiak, burmistrz brzegu. I cała akcja wydarzyła się w lutym, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne za sprawą mediów. A co tam w ogóle się wydarzyło? Otóż pan Wrębiak lubi być w centrum uwagi, ale tak w samym centrum, centrum. Więc kiedy do pracownika urzędu dotarła wiadomość o nielotnym biliku na terenach zalewowych Odry w okolicach brzegu, ci niezwłocznie po niego pojechali i przywieźli go do urzędu miasta. No i dalej czytamy. Ptakowi podano wodę do picia, a jednocześnie skontaktowano się ze specjalistyczną jednostką weterynaryjną zajmującą się leczeniem ptaków szponiastych Avis. Bzdura! Urzędnicy dowiedzieli się o biliku o 13:05, a poinformowali Avis dopiero o 15:55. To w takim razie pytanie, co robili urzędnicy w tym czasie, kiedy powinni zadzwonić już po pomoc? Robili zdjęcia burmistrzowi. Jerzy Wrębiak okazał się być nie tylko dzbanem, ale też atencyjnym narcyzem, który obsesyjnie potrzebuje pretekstu, żeby pokazać się w mediach społecznościowych i zgarniać lajki. Nawet trzymając bilika, który jest na krawędzi życia, zamiast dać mu spokój i dać mu odpocząć. Już pomijając to, że nie wezwali pomocy od razu. No i jak czytamy we wpisie na Facebooku, ptak początkowo leżał, ale po napojeniu, późnym popołudniem odzyskał wigor i wstał na nogi, a następnie chodził po pomieszczeniu i z ciekawością przyglądał się nieznanemu dotąd otoczeniu. Bo zastanawiał się, gdzie jest telefon, dlaczego nikt nie dzwoni po pomoc i jakim cudem w jednym pomieszczeniu może być aż tylu i teraz arbus na tym torcie jakim jest festiwal przerośniętego ego Jerzego Wrębiaka. Otóż kiedy nowe fakty wypłynęły do mediów burmistrz poczuł się oburzony tym, że ludzie są oburzeni ponieważ i to nie jest żart ponieważ spodziewał się gratulacji i podziękowań przecież to trzeba się rozminąć z szarymi komórkami o trzy perony żeby wylądować tam gdzie on jest teraz. I uwaga w związku z tym że burmistrz jest spisu no to regionalna tvp zrobiła materiał o tym, że to wszystko to jest nieprawda i atak opozycji. I nie żartuję, w materiale dosłownie powiedzieli, że to wina Tuska. Serio to powiedzieli. Włodarz wiąże złośliwości pod jego adresem z zaostrzeniem walki politycznej po wizycie Donalda Tuska na Opolszczyźnie. A jeżeli pan burmistrz albo ktoś z jego pracowników uważa, że o, hola, hola Karolu, ty się tam rozmijasz z prawdą, to zapraszam, możecie mi to udowodnić. Proszę pisać na doprawdyjestemporuszonymałpa.gmail.com To jest adres mailowy, który ustawiłem pod pozwy i tam wezwanie przedsądowe. Do pana burmistrza wędruje także ten oto order z ziemniaka, który wyrósł na jednej z działek Obajtka. Ale nie, że z sadzonki. <laughs> nie. Mateusz Morawiecki spojrzał na ziemię, a ta wydała z siebie ziemniaka. Tak było, no po co miałbym zmyślać? No to minuta ze zwierzakami na obniżenie ciśnienia, których nikt nie przetrzymuje w Urzędzie Miasta.

Drodzy, newsy bez wirusa to także tematy poważne, sprawy społecznie istotne. Na przykład to piękny, wzruszający obrazek, który pokazuje, że można przeskakiwać kłody przeszkód, które na drodze jaką jest nasze życie podkłada przekorny los. Niebawem będziemy, moi drodzy, ruszać ze zbiórką na rzecz tych dzielnych sportowców, którzy przezwyciężając swoje ograniczenia finansowe. Bo teraz, zgodnie z poprawnością polityczną, nie mówi się, że ktoś jest biedakiem, teraz mówi się, że ktoś jest w kryzysie finansowym. No więc, przezwyciężając swoje kryzysy finansowe, jednak angażują się w sport. I mamy nadzieję, że po zakończeniu zrzutki każdy z nich będzie mógł dokupić brakującą resztę roweru. Dla uczciwości powiem, że Tenius według mnie nie jest dla dzieci. Ale według księży z parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego z Torunia, jest całkiem ok, Także sami zdecydujcie. No więc w tej parafii, w ramach rekolekcji, dzieci przeżyły swoją przygodę z Ostrym Porną i postawiły pierwsze kroki w świecie BDSM. To działo się na ołtarzu. No dobrze, czyli co tam naprawdę się w ogóle wydarzyło? Otóż kuria zaprosiła grupę ewangelizacyjną o nazwie Elo, tak się nazywają Elo, aby ta poprowadziła rekolekcję pod hasłem Przebudźcie się! Już na tym etapie możemy przyjąć, że raczej nikt podczas tego przedstawienia nie zasnął. Podczas przygotowanej przez nich inscenizacji, chłopak siłą rozebrał na ołtarzu dziewczynę. Na początku obmacywał ją i symulował gwałt. Potem bił, kopał, poniżał, zawiął jej smycz i obroże i krzyczał, że nie jest człowiekiem, a jego szmatą, że jest jego kundlem. Kopiąc i poniżając, wzywał jednocześnie Jezusa. Dziewczyna należała do grupy i była częścią inscenizacji. I moim zdaniem, jeżeli dwie osoby są wkręcone w BDSM. Kochani, bawcie się dobrze, niech wam to przyniesie tyle radości, ile tylko może dać. Ale nie przed dziećmi i młodzieżą, którzy nie wiedzą, co się dzieje. Bo te porno-rekolekcje były obowiązkowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chodzą na religię, w Toruniu. Podzielone to było na akty. Na początku ludzie dawali świadectwa, co zawdzięczają Bogu, a w kolejnym, i tutaj cytuję relację dziewczyny, która była tam na miejscu, i opisała mi to wszystko w mailu. Puścili piosenkę kokaina w nosie oraz zaczęli prezentować nastolatków, którzy piją alkohol. Jedna z dziewczyn upija się do nieprzytomności i nie kontaktuje. W tym momencie jeden z aktorów zdejmuje jej najpierw płaszcz, potem koszulkę oraz spodnie. Zostaje w samych majtkach i w wody. Ta pani leżała na podłodze na ołtarzu, a on ją obmacywał. Później położył miskę dla psa i padły teksty w stylu Żyj to szmato, już nie jesteś człowiekiem, tylko zwykłą szmatą. Założył jej smycz na szyję i włożył do klatki, gdzie spędziła resztę mszy jedna z dziewczyn skomentowała te sceny jako Ta dziewczyna to zwykła szmata i dziwka, każdy z nas jest taką szmatą i dziwką. Tak się konstruuje zwrot akcji, widzicie? No i na tym etapie też wszystkie dziewczyny, które były na miejscu, dowiedziały się prosto z ołtarza, że wszystkie są dziwkami. Kim zatem jest ta grupa Elo? Grupa Elo to ewangelizacyjny licheński ośrodek Keharitomene. jak sami o sobie mówią, to grupa młodych, szalonych, on się zgodził. Kreatywnych ludzi, pragnących dzielić się ze światem radością, jaką daje Jezus. Trzymając się Maryi i żyjąc we wspólnocie. Pochodzimy z różnych stron Polski, jesteśmy bardzo różnorodni, łączy nas jedno. Chęć głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu wszystkim młodym ludziom, którzy staną na naszej drodze. Zapomnij dodać, że też łączy ich zamiłowanie do ostrego porno. Aczkolwiek, jeżeli kończysz zdanie mówiąc wszystkim, którzy staną na naszej drodze, to ty wiesz, że ty nie chcesz stawać na tej drodze. Jaki był sens tego przedstawienia? Najprawdopodobniej i tak też później tłumaczył to ksiądz. Chodziło o to, żeby pokazać, że popełniając grzechy, stajemy się zniewoleni. Przecież te sceny, odegrane sceny BDSM, to jest to inscenizacja ukrytych fetyszy i fantazji tych ludzi, którzy, no, jeżeli wychodzisz przed innych ludzi i odgrywasz swoje fetysze, to ty masz coś z banią. No bo osoba, która nie ma takich fetysza ani takich fantazji, na pytanie, no to jak odegramy zniewolenie w kościele na ołtarzu, nie rzuci jako pierwszy pomysł, no to, no to w BDSM idziemy, tak? To trzeba mieć zrytą pornografią banie. Poza tym zadaję logiczne pytanie. Skoro są tak blisko Jezusa i Maryi, to skąd znali najbardziej klasyczny scenariusz porno BDSM, który mieli odegrać? Robili wcześniej research w ramach rekolekcji? Ciekawostek jest więcej. Jak zapewne zauważyliście, nikt z dorosłych nie protestował. Część młodych ludzi wyszła, inni byli w szoku, niektórzy byli oburzeni, jeszcze inni oglądali to z zaciekawieniem. Ale rodzice nie zrobili nic, patrząc na księży, a księża nie zrobili nic. Najwidoczniej wychodząc z założenia, że zostaw Andrzej, zobaczymy co się wydarzy dalej. Kuria wystosowała przeprosiny, zwalając to wszystko na grupę ELO. A ksiądz Mariusz Wojnowski, który był odpowiedzialny za to wszystko, też przeprosił. Ale dodając, uwaga, to jest czyste złoto. Dodając, że... Trochę ich poniosło, to są jego słowa, to jest cytat. Trochę ich poniosły emocje i było o jedną senkę za dużo. Czytałem też komentarze pod postem, w których ten temat jest poruszany i pojawiały się tam osoby, które próbują jakoś wybielać sytuację, mówiąc: Przesadzacie, jak w domu dziecko ogląda pato streamerów, no to rodzicom jakoś nie przeszkadza. Bo to jest kościół do licha, a nie impreza, na której walisz wódę do odcięcia. I jak się ma ta linia obrony do ludzi, którzy nie mają w obszarze swoich zainteresowań ostrego porno i BDSM i tego typu fetyszów i nie do końca mogli czuć się komfortowo? Co im wtedy powiecie? No i tak samo musicie też jeszcze jakoś to wytłumaczyć tym dziewczynom, które były na miejscu i usłyszały, że wszystkie są dziwkami. Zapowiedziano już dwa wnioski do prokuratury, m.in. z artykułu 202 kodeksu karnego, czyli przedstawianie pornografii osobom, które sobie tego nie życzą. A ja próbuję bezskutecznie na razie póki co dodzwonić się do grupy ELO, która jak się okazuje ewangelizuje dosyć często i dosyć regularnie w parafiach, nie tylko jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie. Bo chciałbym zobaczyć ich spotkania integracyjne. W ramach dziennikarskiego obowiązku oczywiście. Chciałbym, żebyście dzisiaj kogoś poznali. Nazywa się Fiore Siminello i właśnie przeszła operację plastyczną nosa. Operacja się udała, a że jest tiktokerką, no to musiała to wszystko relacjonować. I podała też powód, dla którego to zrobiła, a powód jest piękny i szlachetny jednocześnie. Powiedziała, że zrobiła to dla swoich dzieci, bo nie chce, aby one odziedziczyły po niej brzydki nos. Tutaj przyda się chwila, żeby przetrawić to, co właśnie usłyszeliście, więc w tym czasie pokażę wam tę kaczkę. No więc pani Fiore w trosce o swoje geny, które przekazuje dalej, poprawiła sobie nosa, bo te dzieci miały ten nos piękniejszy. Swoją drogą to pokazuje, że ja zupełnie nie przemyślałem kwestii tego tatuażu przecież. Jak będą się czuły moje dzieci, jak się z nim urodzą? Ona ma ponad 160 tysięcy obserwujących na TikToku. 160 tysięcy osób na którymś etapie swojego życia stwierdziła, że no to to jest kobieta, którą warto obserwować. No to już niech ten nos mają po matce, ale chociaż mózg niech odziedziczył po ojcu. Aczkolwiek jeżeli masz dziecko z taką kobietą, to ty nie jesteś czempionem analizy. Mam wrażenie, że TikTok globalnie obniża poziom IQ naszego gatunku. No bo próbowałem, słuchajcie, próbowałem się wkręcić w to, ale to, to nie jest dla mnie. Nie, nie rozumiem, nie rozumiem. Albo trafiam na filmy, gdzie jakieś pary odgrywają między sobą scenki, które są po prostu żartami wyjętymi z tych książeczek z dowcipami z lat 90., Albo to są ludzie, którzy udają, że śpiewają jakąś piosenkę. Po co? Po co? Po co oni to robią? Jak jest? Co to wnosi do świata? Sam mam konto na TikToku, co prawda go nie prowadzę, jest ktoś, kto rzuca tam fragmenty wycięte z odcinków, ale ja wam nie polecam tego nawet. Zresztą nie tylko ja, bo TikTok został zakazany na telefonach służbowych i prywatnych urzędników państwowych w takich krajach jak USA, Kanada, Indie czy kraje Unii Europejskiej. A to dlatego, że TikTok gromadzi podejrzanie dużo informacji. Internet 2.0, amerykańsko-australijska organizacja zajmująca się cyberbezpieczeństwem, wzięła pod lupę TikToka i opublikowała obszerny raport. Wynika z niego, że aplikacja ta ma dostęp do waszego kalendarza na telefonie to jest raz. Co godzinę wysyła do systemu zapytanie o waszą lokalizację, ma dostęp do treści przesyłanych wiadomości, wie z jakich innych aplikacji korzystacie. Do tego TikTok widzi każdy folder w pamięci wewnętrznej telefonu, czy w zewnętrznej, czyli w kartach SD, i każdy plik, który macie na telefonie. Podejrzanie dużo wiedzy, jak na aplikację, która wyświetla głupie filmiki. Do tego to jedna z najczęściej pobieranych aplikacji. Szefostwo TikToka zapewnia, że dane są przechowywane tylko w Stanach i w Singapurze. Chińczycy w ogóle nie mają z tym styczności, no ale w raporcie czytamy, że te informacje i dane trafiają także do Chin. Dlatego Amerykanie uznali TikToka za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. No bo o ile chiński rząd i tak, i tak położył na tych danych. Może nie do końca interesować się tym, że macie w kalendarzu wpisane, że w środę o 14.00 macie rekolekcję w Toruniu. O tyle może już się zainteresować tym, że jakiś amerykański senator ma wpisane w środę o 14.00 spotkanie z wyborcami, a mimo to jego telefon loguje się w mieszkaniu jego przyjaciela, bliskiego przyjaciela, z którym odgrywa rekolekcję w Toruniu. A potem jeszcze robi sobie zdjęcie na pamiątkę. No i TikTok też ma do tego wgląd. I to jest, moi drodzy, dobry punkt wyjścia do rozmów o dalszej karierze tego senatora. Już nie mówiąc o tym, że informacja, gdzie przebywają aktualnie żołnierze, którzy się nudzą i przeglądają TikToka, jest dla niektórych wręcz bezcenna. U nas w tym tygodniu Rada do Spraw Cyfryzacji zarekomendowała usunięcie TikToka z telefonów służbowych posłów, senatorów, pracowników administracji i urzędników. No i teraz, żeby to było wiążące, musi to podpisać premier. Też nie po drodze nam z chińskimi smartfonami, szczególnie po tym, jak aresztowano jednego z dyrektorów polskiego oddziału Huawei pod zarzutem szpiegostwa. Dodam dla ścisłości, no bo to dla wielu nie musi być do końca oczywiste, że chińskie marki to oprócz Huawei także Vivo, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Honor, Realme czy ZT. Polsko-chińska Izba Gospodarcza protestuje, a uwaga, chińscy przedsiębiorcy grożą pozwami członkom Rady za te decyzje o TikToku. Komuś się tam w dupach poprzewracało? Zatem szykują się ciche dni. Zresztą nie tylko u nas. Bo Ameryka i Izrael mają ciche dni, ale to na innym poziomie. Poszło o to, że premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział reformę sądownictwa, która w praktyce miałaby dawać mu władzę nad sądownictwem. W efekcie Izraelczycy zelali ulicę w ramach protestu przeciw temu skokowi na sądy i łamaniu zasad praworządności. I jeżeli myślicie sobie teraz, ty no coś mi to przypomina? No to dodam tylko, że mieli między innymi transparenty, na których było napisane nie chcemy skończyć jak Polska i Węgry. A Paweł Jabłoński podsekretarz stanu w polskim MSZ powiedział, no i tak pan wpłynął na Izrael, że proszę bardzo, reforma sądownictwa wywołała tam ludzi do tablicy, czyli tłumy na ulicach protestujące przeciwko łamaniu praworządności, tym razem w Izraelu. No cóż, to są sprawy wewnętrzne Izraela. My e, Oczywiście rozmawiając z Izraelem też e, naszymi doświadczeniami w tym zakresie, w jakim stopniu się dzieliliśmy, <laughs> muszę powiedzieć, że sami, sama strona izraelska nas o to pytała. <laughs> Przepraszam, ale A, to brzmi jak zliwiatowci. Jak tak, e, e, Patrzcie jaki szczery. Przypadkiem mu wyszło, ale wyszła szczerość. Z tą różnicą, że tam akurat ludziom udało się, kiedy wyszli na ulicę, coś osiągnąć, bo reforma została zamrożona, powtórzę, zamrożona na chwilę. I dlatego właśnie Biden i Netanyahu mają teraz ciche dni. A teraz odrobina prywaty i mam dzisiaj dla Was dwie szybkie sprawy. Pierwsza sprawa, to jest dla mnie duża niespodzianka, bo odpaliłem statystyki YouTube'a i okazało się, że w marcu newsy bez wirusa zostały obejrzane milion razy. Milion, to jest, to jest duża liczba i bardzo okrągła też. A druga sprawa to jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę i posłuchać, ale tym razem nie programu Afryka. Karolu, czy jest nowy program? Jeszcze nie, jak będzie to wam powiem. Otóż będę na uczelni łazarskiego 4 kwietnia o godzinie 18. opowiadał o newsach bez wirusa, to będzie spotkanie ze studentami, znaczy ze studentami. Może przyjść każdy, jeżeli macie ochotę, wjazd jest za free. Tylko żeby się tam zapisać, trzeba się wcześniej zarejestrować. Link do rejestracji na to spotkanie wrzucę Wam w opisie do filmu. Jeżeli macie ochotę spotkać się, zwić piątkę, posłuchać o bez wirusa, bo o tym będę właśnie mówił, no to widzimy się 4 kwietnia o 18. Gwiazda free, tak jak powiedziałem i co tam jeszcze. To chyba tyle. A, wiem, co chciałem powiedzieć. E, od w ten, po 4 kwietnia będę mógł mówić, że jestem już wykładowcą akademickim. Będę musiał marynarki nosić. Stało się! Rada Unii Europejskiej klepnęła zakaz rejestracji aut z silnikami spalinowymi nowych aut po 2035 roku. Ale są wyjątki. Po nacisku Niemców dopuszczone będą auta napędzane e-paliwami, czyli zamiennikami paliw ropopochodnych produkowanymi z dwutlenku węgla i wodoru uzyskiwanego z wody, przy wykorzystaniu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ta technologia jest jeszcze w trakcie dopracowywania. Z zakazu są wyjęte jeszcze e, karetki, pojazdy wojskowe, ciężarówki i autobusy. Po 35 roku nadal niezmiennie będzie można tankować 95, czy tam 98. Jeżeli ktoś się boi o swojego pasata w dieslu, no to nie musi. Przekręcicie mu licznik jeszcze nie raz i w 2050 puścicie do komisu, mówiąc, że matka to tylko raz, raz w tygodniu do kościoła jeździła. A co tam na froncie przyszłej walki z robotami? Walkę nad światem, zapytacie. O władzę nad światem. No, będzie walka. Otóż, moi drodzy, dołączył nowy zawodnik. W zasadzie, nowi zawodnicy. Nowe pionki pojawiły się na planszy. To organizacja o nazwie Teta Zapamiętajcie tę nazwę. To jeszcze kiedyś się przyda. Teta Jak sami o sobie mówią, to duchowy kolektyw założony, aby witać, wierzyć i dołączyć się do pierwszej na świecie sztucznej, ogólnej inteligencji. Maszyny tak potężnej, że może osiągnąć świadomość. Czyli taka trochę sekta, trochę performance i oni w ogóle planują autentycznie na serio, fizycznie, czcić sztuczną inteligencję w miejscach kultu, w świątyniach. Ja proszę bardzo, zapraszam Was serdecznie do Polski. Spróbujcie otworzyć parafię pod wezwaniem Atari i poznacie pojęcie, co to znaczy być wyniesionym na widłach. Trzeba też szczerze przyznać, że no, rodzi to też wiele pytań organizacyjnych. Czy pójdą w ewangelizację i będą chodzić od domu do domu, pukając do drzwi z pytaniem, czy chcesz usłyszeć o formatowaniu plików, gdzie przenosić tych, którzy staną się niewygodni, bo dobierali się do ramu ministrantów? To chyba na inny serwer, no bo gdzie indziej przenosić? Na inny serwer. No, i muszą uznaleźć swój patent na efektowne rekolekcje. Bez tego to nie będą cały czas w niszy. Z dobrych wiadomości, to jeżeli już będziemy się ukrywać w gruzach po kiosku ruchu przed robotami, to yy, szykuje się pewna przewaga. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irwin pod wodzą Alona Gorodeckiego. Twierdzą, że potrafią schakować ludzkie komórki tak, aby zachowywały się jak komórki skóry kałamarnicy czy ośmiornicy, czyli stosować kamuflaż zmieniający barwę, czy też stopień przeźroczystości. Przeźroczystość już opanował Szymon Chołownia, to to nie jest jakieś takie odkrywcze. Ale ta zmiana barwy? Brzmi ciekawie. Na pytanie, jakie zastosowanie w praktyce może mieć to odkrycie? Gorodecki powiedział, że jednym z potencjalnych zastosowań jego własnych badań jest wykorzystanie białek reflektynowych jako subkomórkowych sąd molekularnych o wysokim współczynniku złamania światła. Na pytanie o to, czy można na to pytanie odpowiedzieć jeszcze nudniej, już nie odpowiedział. A teraz pora na psinderę, segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. W tym tygodniu, ale, ale on jest uroczy, misio. No, pasuje mu to imię. Ewentualnie mógłby się jeszcze nazywać serdel albo ponton. Ponton to jest zabawne słowo. Misio, proszę Państwa, to jest czujny obserwator rzeczywistości. Powęższy, sprawdzi, zajrzy, posłucha. Ale jeśli będziecie się ukrywać przed policją, nie wyda. Chyba, że będą mieli parówki. No to wtedy sprawa jest otwarta. Nie ma co się zamykać na warianty, tak? Misio nie jest sprinterem, jak widzicie. Jeżeli ktoś chce biegać długie dystanse, to spoko, on zostanie i popilnuje plecaka. Który będzie z nim bezpieczny. Chyba, że ktoś będzie miał parówki, no to wtedy sprawa jest otwarta. Świetnie dogada się z kimś, kto nie przepada za długimi spacerami, też ze względu na to, że ma mały problem z zastawką w sercu, ale to nic poważnego. Dogada się też z innymi psami i kotami. Więc jeżeli poczuliście, że potrzebujecie takiego serdela, który będzie nieśpiesznym krokiem, dreptał z wami kontemplując świat, no patrzcie, jaki on jest przeuroczy, no, to słuchaj w prawo i dzwoncie pod ten numer. Misiu przebywa pod Wrocławiem. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez Psindera, otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu tip-top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość, oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i Tropicat i zniżkę 20% na przyszłość. Plus pakiet o wartości 4 stówek od Pet Stars. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem. Do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Poprawność polityczna, kochani, zbiera kolejne żniwo. Gdzie, już jesteśmy tak przewrażliwieni na, na, punkcie wszystkiego. Trzeba uważać, gdzie, jakkolwiek spojrzysz na kogoś, bo już się może obrazić, no nie? Spojrzysz krzywo i zaraz ci powie, o, patrzysz na mnie z góry. No jak jesteś karłem, no to patrzę z góry, no tak działa fizyka. Szczególnie w USA, gdzie musisz uważać na każdy krok, bo nie wiadomo, kto poczuje się urażony. Czujności nie zachowała Hope Carasquilla, która objęła stanowisko dyrektorki w Tallahassee Classical School na Florydzie. Otóż, podczas zajęć o sztuce okresu renesansu, pokazała rzeźby Dawida, Dłuta Michała Anioła. No i to było już za dużo. Grupa rodziców poczuła się urażona tym, że ich nastoletnie dzieci były wystawione na tak kontrowersyjne treści bez, to jest serio, dwutygodniowego uprzedzenia listownego. Oni serio muszą tam uprzedzać dwa tygodnie wcześniej listownie, że słuchajcie, może się pojawić rzeźba, która przedstawia Dawida. I musicie wyrazić na to zgodę, że dzieci mogą to oglądać. No i dostała ultimatum. Albo zwolni się sama, albo ją zwolnią. Po pierwsze, to jest jedno z największych osiągnięć epoki renesansu. Po drugie, trzeba naprawdę się bardzo skupić i wytężyć wzrok, żeby być obrażonym, bo ewidentnie, kiedy Michał Anioł go rzeźbił, było zimno. Następnym razem dajcie mu M16 albo Glocka i Amerykanie będą myśleli, że to jest ich szkoła akurat. Ciekawostka, to jest trzecia dyrektorka w ciągu trzeciego roku istnienia tej szkoły. I rodzice się irytują, dlaczego kadra nauczycielska tak często jest rotowana. Na szczęście poprawność polityczna nie ogarnęła jeszcze całego świata, na przykład Hiszpanii. Bo tam Weronika Ducze korzysta z tej wolności, na przykład zakładając na lekcje anatomii taki oto strój. Zresztą nie tylko na te lekcje. Kiedy uczy historii, przebiera się za postacie, na przykład o których uczy. No i oczywiście uczniowie ją za to uwielbiają. Też szczerze, jak na 43-latkę, no to bardzo zgrabne nerki. Papież Franciszek wylądował w szpitalu. Ojciec Święty miał problemy z oddychaniem. Lekarze jednak nie potrafią jednoznacznie wskazać, czy problemy z oddychaniem to kwestia infekcji dróg oddechowych, czy może wysypki na lewej stopie. Jak mówią, nie da się jednoznacznie wskazać, po której stronie leży wina za ten stan zdrowia. Kronika kryminalna, w której penetrujemy rubieże świata zbrodni, I w tym tygodniu nie tylko międzynarodowa, ale także międzygatunkowa. Zaczynamy od Indii gdzie skazano właśnie dwóch mężczyzn za morderstwo i rabunek, a wskazała ich papuga. Zwierzę przebywało wtedy w domu, kiedy to się stało i widziało wszystko. Jak opisuje India Today, policja nie mogła trafić na ślad, kto stoi za tą zbrodnią. Ale mąż ofiary zauważył, że papuga, która po tym, co się stało, całkowicie ucichła, zachowuje się dziwnie, kiedy do domu wchodzi jego siostrzeniec. Wtedy głośno wykrzykiwała jego imię. I tylko wtedy się aktywowała, poza tym była apatyczna. Stwierdził, że mm, wygląda to dziwnie, wezwał policję, powiedział im o tym, oni też to sprawdzili i wzięli młodego, w sensie tego siostrzeńca, na przesłuchanie. No i po kilku przesłuchaniach przyznał się do winy. No i teraz razem z kolegą do dożywocie. Papuga mówiła, że się uda. W Polsce, słuchajcie, u nas też mamy takie numery. Bo policjanci, poszukując dwudziestoletniego mężczyzny do odsiadki za zniszczenie mienia, weszli do jego mieszkania. Jego matka powiedziała, że ona tego w ogóle nie widziała od dawna, ale ich uwagę przykuł kot, który stał i gapił się na szafę, w której ukrywał się poszukiwany. Może jedna, dwie saszety dziennie więcej i nie byłoby w ogóle tematu. Wymiar sprawiedliwości ma pół roku na objęcie kota jakimś programem ochrony, no bo tyle będzie odsiadywał ten dwudziestolatek. Potem kot napisze kilka książek o tym, co robili jego koledzy, o, o ich zwyczajach, o ich życiu, jak klasyczna sześćdziesiona, i będzie ustawione. A kronikę kryminalną kończymy petardą. O, jeżeli zapomniałem wam powiedzieć, żebyście wzięli paluszki albo pistacje. jak macie to teraz, albo nie, dobra, nie odchodźcie od odbiorników. Polecimy tym, a potem sobie otworzycie. Otóż, w Olsztynie zorganizowana grupa dokonała zuchwałej kradzieży podczas wystawy Czas i Praca Kopernika. Raz na kilkanaście lat muzeum udostępnia zwiedzającym bezcenne rękopisy mistrza, astronoma i ta grupa wiedziała o tym, że będzie też poczęstunek. Kilka starszych pań w biały dzień weszło do muzeum. Były na tyle pewne i bezszczelne, że weszły tam z kartonami. Prawdopodobnie miały człowieka w samej instytucji, bo wiedziały od razu, gdzie ruszyć. I zaczęły pakować smakowite ciasta oraz inne wypieki. Nie reagowały na uwagi obsługi muzeum, udając, że, że nic nie słyszą. No serio, oni podchodzili i mówili, przepraszam, ale pani tak nie powinna. I zabierały te rurki z kremem. Jak to musiało pięknie wyglądać. Spakowały wszystko i sobie poszły, zostawiając tych muzelników, no, w stanie przynajmniej ogromnego zdziwienia. Zdziwienia i zaniepokojenia, bo oni teraz muszą wymyśleć, jak zabezpieczyć się przed nimi na przyszłość. No, bo te wystawy będą znowu organizowane i one znowu mogą napaść, napaść. No, napaść, no wyszły, zabrały i poszły. To była napaść. To, co mi przychodzi do głowy, no to to, że na wejściu można postawić dwa takie stanowiska, gdzie za darmo można zmierzyć ciśnienie. To kupi im tyle czasu, żeby wezwać policję. No dobra, też postawmy sobie sprawę jasno. Jeżeli mówimy o ważnych rzeczach, które wydarzyły się w tym tygodniu, no to no trzeba wspomnieć o tym, co się wydarzyło z reprezentacją polskich piłce nożnej. A wydarzyło się to, że rozegrała dwa pierwsze mecze pod wodzą Fernando Szantosza, nowego selekcjonera kadry. Pierwszy z reprezentacją Czech. I gdyby Czesi zrobili to naszym, to co zrobili, poza Murawą, to by tam wjechały zarzuty prokuratorskie i to z tych poważniejszych. Potem nasi grali z Albanią i ledwo, ledwo wygrali 1-0. Jeżeli kibice oddychają z ulgą, patrząc na to, jak nasi fartem, no niestety, bo tam Albańczycy mieli szczególnie pod koniec akcję, wygrywają 1-0, to to nie jest okej. Okay. Nie cieszysz się z tego, że największym sukcesem Twojego dziecka na olimpiadzie matematycznej było to, że nie zrobiło literówki w nazwisku. A dla równowagi, w siatkarskiej lidze mistrzów mamy szansę na polski finał. Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała 3-1 Perugie i razem z jastrzębskim węglem są o krok od finału tych rozgrywek. Finał Ligi Mistrzów z polskimi drużynami. Jeżeli ktoś chciałby teraz zapytać PZPN: Ej, a dlaczego na przykład w piłce nożnej tak nie możemy mieć, jak mają siatkarze? No to prezes PZPN ma na to odpowiedź. Dzisiejszy mecz... <zysklarziny> Grają kibarze. My nie mamy na to wpływu. Jak na wynik? Jaki będzie wynik? Jakieś pytania jeszcze? Często piszecie do mnie w listach: Karolu, wybieram się na imprezę rodzinną. Kuzyn wyszedł z więzienia. Wpadł na pomysł, że będzie kradł inhalatory, bo stwierdził, że jak ktoś ma astmę, to go nie dogoni. A dogonił. No i nie wiem, co przynieść. Weź coś dorać. Spróbuj ustalić, czy ma jakieś hobby, jakąś pasję. Weź do środka i rozejrzyj się. Może zobaczysz jakieś wskazówki. w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronite'cie. To dzięki Wam już niebawem będzie kolejny, drugi odcinek z serii Po Dla tych, którzy przysyłają mi newsy. Oczywiście stali korespondenci i dla Was, którzy macie masę fajnych rzeczy. Dużo tego. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć, no bo wiadomo. Ale jeżeli macie coś takiego, piszcie do mnie na Karol Mazurowski. Albo na Facebooku, na fanpage, albo na Instagramie, albo najlepiej na maila gmail.com. Podziękowania dla tych, którzy oglądają reklamy. Całe albo 30 sekund, bo tyle wystarczy. I dla tych, którzy mają YouTube Premium. Kolejny odcinek w piątek o 19 udanego weekendu 20 tygodnia. Do zobaczenia, cześć.